17 serii komplet punktów zdobyli ligowi outsiderzy z Elbląga i Szczecina. Meble Wójcik wygrały po raz drugi w sezonie, Sandra Spa Pogoń po raz trzeci. Twierdza Puławy pozostaje niezdobyta. Trzecia siła ligi tym razem poradziła sobie z Chrobrym. W Legionowie czwarty mecz z rzędu wygrał MMTS, a Zagłębie nie przywiozło punktów z dalekiego wyjazdu do Gdańska. W dzisiejszym magazynie PGNiG Superligi podsumujemy 17 serię i opowiemy o życiu na walizkach. Krzysztof Bandych, zapraszam. Regulujemy rachunki po 16 kolejce. Najlepszym graczem serii został Mateusz Seroka z MMTS-u Kwidzyn. Gratulujemy wyróżnienia i 8 bramek zdobytych w spotkaniu z NMC Górnikiem Zabrze. Najpierw Piotrków Trybunalski, potem Przemyśl, a na końcu Mannheim. Szczypiorniści Vive w ostatnich dniach sporo podróżowali. Do Mielca na mecz ze Stalą przyjechali z pewnymi problemami. Z Mateuszem Pusem, z Julianem Aguinaldo po meczu z Krzysztofem Milewiewskim. Dejan Bonbac jest chory i dlatego oczywiście nie chcieliśmy ryzykować, dlatego przyjechali bez nich i Michał Jurecki potrzebował po tym zagranym meczem trochę odpoczynku. Mimo osłabienia Kielczanie byli faworytem meczu. Wiadomo, że kto zna się na sporcie, to wynik jest z góry przesądzony, tylko trzeba moim zdaniem się postawić, pokazać, że też prezentujemy dobry handball. Zainteresowanie meczem było ogromne. Szkoda tylko, że Mielec na razie nie dysponuje większą halą. Dla nas nie ma znaczenia, czy gramy tutaj, czy na Saparenie. Każdy wstępny mecz jest najważniejszy i my traktujemy Stal Mielec jak najlepszy zespół świata. To jeszcze szybkie pytanie do trenera Stali o taktykę. Wybronić i kontrować, zobaczymy. Początkowo wychodziło znakomicie. Na skutecznego Karola Bieleckiego gospodarze odpowiadali skutecznością Marcina Miedzińskiego. No, zdecydowanie graliśmy chyba na 200% naszych możliwości. Rzucaliśmy bramki z naprawdę ciężkich sytuacji, to nieraz nawet nie na treningu się nam nie zdarza. Po kwadransie biało-niebiescy prowadzili 9-7. Talent Dujszebajew musiał wziąć czas. Obrona, której na mistrzostwa świata grała. Uj, trzy i szyli. Co się dzieje? Reprymenda szybko poskutkowała. Kielczanie błyskawicznie odrobili straty i po chwili to oni mieli dwie bramki więcej. W końcówce pierwszej części meczu błysnął bramkarz Stali Tomasz Wiśniewski. To także dzięki niemu ekipa z Mielca przegrywała do przerwy tylko jednym trafieniem. Fajnie zaczęliśmy spotkanie, idziemy bramka za bramkę, także myślę, że jest okej. Najmłodsi wierzyli, że to nie koniec emocji. Jak musicie zagrać po drugiej połowie, żeby sprawić niespodziankę, jak trzeba grać przeciwko Vive. Lepiej niż przeciwnik. Do 42 minuty Stal dotrzymywała rywalom kroku, jednak do kieleckiej bramki wszedł Filip Iwicz. Kwadrans przed końcem, przewaga Vive wynosiła już 5 bramek. Ja mam jedyne pretensje właśnie, jeśli mogę mieć tam do chłopaków, to za to, że oddana piłka, błąd, to jest kontra. No i po sprawie. No to stajemy takich 5 czy 7 i wynik jest jaki jest. Trener gospodarzy uznał, że czas na zmiany i do boju posłał rezerwowych, czyli juniorów. No nie dźwignęli tego wszyscy. Im bliżej było końca, tym bardziej Vive przeważało. Tempo gry nadawał najskuteczniejszy tego dnia Manuel Strlek, zdobywca 10 bramek. Nie zagraliśmy ten lepiej u drugiej połowy i tuśmy zrobili różnicę dobrą obroną i kilku łatwych bramki z kontrataku. Pokazaliśmy to, że charakter, że nie poddaliśmy się głowy, żeśmy nie spuścili i myślę, że kibice są zadowoleni, publiczność też. Stal Vive 23-35. Kibice w Szczecinie musieli mieć to na taśmie. Sandra Spa Pogoń czekała na ligową wygraną od 19 października. Mecz z piotrkowianinem miał tę serię zakończyć i tak też się stało. Ale jak zwykle wymagający trener Mariusz Jurasik miał kilka uwag do postawy swojego zespołu. Przysięgam jak p***a ten trenera. Jedziemy. Dawać panie. Macie p***a grać i rzucać prawie. Dzisiejsza gra na pewno z mojego punktu widzenia wyglądała dzisiaj gorzej niż w ataku, mówię przede wszystkim gorzej niż w meczu z Wybrzeżem, ale dwa punkty zostały, to jest najważniejsze. No gdzieś
gdzieś ta nerwówka była. Widać było, że chłopcy byli tacy nieswoi dzisiaj, bo to na treningu wczoraj wyglądało naprawdę bardzo dobrze, a dzisiaj tacy trochę pospinani byli. Ale mi się wydaje, że to z tego względu, że właśnie 8 meczów niewygranych, gdzieś to ciśnienie rosło tutaj od strony, wiadomo, zarządu, ale też od strony kibiców. Wiedzieliśmy, że musimy się pokazać z dobrej strony. A jak doszło do zwycięstwa Portowców? Pierwsza połowa to wyrównana gra obu drużyn. W zespole ze Szczecina wyróżniał się Michal Bruna, który w całym meczu zdobył 9 bramek. Gospodarze mieli jednak inne problemy. Nie, Ferdej! Przód jest z twojej strony, a ty na kontrę lecisz. Poczekaj! Zbierzmy te piły, 3 piły już, albo 4 nam zbierzmy. Kłopoty ze zbiórkami to efekt doskonałej gry Edina Tatara. Postawę partnera z bramki docenił Paweł Małkowski. Dzisiaj Edin przechodził z samego siebie, bronił właściwie z każdej sytuacji, ze skrzydła sam na sam. Naprawdę szacun na niego. Kiedy koledzy Bośniaka zaczęli zbierać odbite przez niego piłki, gra stała się prostsza. Myślę, że po prostu zadecydowało to, że goniliśmy cały czas kontrę i rywal nie nadążał za nami. I odskoczyliśmy im, przepraszam, na 5 bramek i wtedy już toczyła się spokojna gra. Ale do tego doszło dopiero w 54 minucie. Wcześniej goście nie pozwalali uciec pogoni, ale nie byli też w stanie dopaść rywali. Cały czas gdzieś nam brakowało tej jednej akcji. Było jedną, robiło się trzema do pogoni. Znowu jedną, trzema. Gdzieś tu cały czas była ta blokada, gdzieś nie wiem, czy to w głowach siedzi. Zdaniem innych zabrakło czegoś jeszcze. Troszeczkę takiego skupienia na boisku, doświadczenia, gdzie bodajże w 48 minucie mieliśmy kontrę na kontaktową bramkę i nie rzuciliśmy tej kontry, przeciwnik zrekontrował. Pogoń wygrała 28-22, w Szczecinie nie przestają myśleć o play-offach. Te 2 punkty są nam naprawdę potrzebne i teraz musimy zbierać punkcik za punktem, żeby gdzieś jeszcze spróbować się liczyć po tej rundzie zasadniczej. Podróż motywem przewodnim dzisiejszego magazynu. Jak się wraca do domu po porażkach? No, co ja mogę powiedzieć? Jest to trumna. Wracamy w trumnie, jest cisza, spokój, nikt się nie odzywa. Witamy z Elbląga. Mecz z Gwardią był pierwszym transmitowanym starciem meblarzy. Rzeczywiście historyczne wydarzenie. Bardzo się cieszymy, że ekipa Kanału Plus zawitała tutaj do nas na pierwszą historyczną transmisję. My chcemy po prostu zagrać dobry mecz. Jesteśmy w stanie ich pokonać, jeżeli zagramy naprawdę we wszystkich elementach tak, jak sobie to byśmy życzyli. Pomimo, że to jest wymianinek, to wydaje mi się, że bardzo dobrze wypada. Pomimo tego, że też ma tylko jedno zwycięstwo, to te wygrane innych zespołów nad nimi, to nie są zdecydowane wygrane. No trzeba mieć z woro tupetu, aby w ten sposób pierwszym rzutem pokonać bramkarza gości. Łangowski teraz, fantastyczna bramka. Ten zawodnik to robi bardzo dobrze. Adam Nowakowski stwierdził, że dzisiaj będzie się bawił z Adamem Markerem. Obejrzałem jego wideo, oglądałem filmiki też na YouTubie, nie ukrywam, no, na Mistrzostwa Świata też świetnie się pokazał. Po prostu było trzeba trochę go przytrzymać, no i się udało. To jest One Man Show w wykonaniu Adama Nowakowskiego. Teraz Grzegorz Dorz, ale proszę zobaczyć, jak kapitalnie interweniuje Adam Malch. Myślę, że popełniliśmy swoje błędy i dlatego taki był wynik. Później poprawiliśmy obronę, poprawiliśmy atak i wynik jest dobry dla nas. Teraz czwórką prowadzimy i chcemy utrzymać to. Fantastycznie zagrali teraz meblarze. Mamy remis, a to oznacza, że w tej drugiej połowie, Michał, jest 4-0 dla meblarzy. Zawodnicy, gospodarzy są na prowadzeniu. No coś niebywałego dzieje się z drużyną Rafała Kuchtela. Nie wiem, coś się zacięło. Po prostu nie wiem, czy po prostu głowę zostawiliśmy w szatni. Myśleliśmy, że ten mecz po prostu sam się wygra. No nie można tak grać. No, rzucając 4 czy 5 bramek w drugiej połowie, no to nie da się wygrać po prostu meczu. No. Duża w tym zasługa Bartosza Dudka. Bramkarz meblarzy odbił wiele rzutów rywali i w facebookowym głosowaniu został wybrany najlepszym graczem tego meczu. Najwięcej bramek, 7, zdobył Adam Nowakowski. W przerwie sobie powiedzieliśmy, że spokojnie próbujemy odrabiać, nic na hura, na spokojnie. Jak się uda, to się uda. I się udało.
cieszy mnie niesamowicie właśnie to, co możemy oglądać, ta niesamowita radość młodych chłopaków. My nikomu tutaj nie odpuszczamy, my wiemy, o co walczymy i chcemy w każdym meczu pokazywać, że ten zespół to już jest na pewno Superliga. Wybrzeże to pokazuje i to mimo sporych problemów kadrowych. Gdańszczanie grają bez kontuzjowanych Piotra Papaja, Michała Bednarka i Pawła Salacza. W pierwszym spotkaniu w nowym roku pokonali Pogoń. Nie inaczej było z Zagłębiem Lubin. To być może kluczowy moment tego meczu. W 27 minucie przy stanie 14-11 dla Wybrzeża urazu stawu biodrowego doznał Mirosław Guc. Niestety pomogła nam w tym kontuzja Mirka Guca. Jego obecność na boisku pozytywnie wpływała na szeregi Lubinian. Trzymał tą obronę w ryzach i nie było łatwo nam zdobyć bramek. Później po jego kontuzji widać było, że ta obrona już nie funkcjonuje tak, jak powinna. Potwierdza to inna wypowiedź z obozu Wybrzeża. W pierwszej połowie mecz na styku. Walczyliśmy z nimi bramkę za bramkę. W drugiej połowie troszeczkę odjechaliśmy. Pomógł w tym sam Chmieliński. Na postawę bramkarza szkoleniowcy gospodarzy nie mogli narzekać. 15-16 piłek odbitych to dobry wynik? Dobry. Wybrzeże w pewnym momencie prowadziło już 10 bramkami. W końcówce ta przewaga zmniejszyła się o połowę. Myślę, że to był brak koncentracji. No, na pewno sił nam nie zabrakło, tylko gdzieś podejmowaliśmy złe decyzje. Rzutowe troszkę się spieszyliśmy, chociaż nie musieliśmy i no, nie powinniśmy tego robić, ale mówię, dzisiaj pójdzie nam to płazem. Czy aby na pewno? No i za chwilę na ten temat sobie porozmawiamy z chłopakami w szatni. Chcieliśmy stworzyć dla kibiców jak najlepsze widowisko. Takie momenty dekoncentracji no, nie powinny nam się zdarzać i na pewno zareagujemy. W ekipie z Lubina swoje zrobił zdobywca 8 bramek Mikołaj Szymyślik. Mamy fragmenty ustalone gry, no, każdy gdzieś pracuje, żeby kolega miał lepszą pozycję z drużyny. Akurat to mi dzisiaj gdzieś, można powiedzieć, lepiej wychodziło. My gramy, wszyscy jedziemy na tym wózku. Wynik wszyscy przyjmujemy z pokorą i musimy jechać, walczyć dalej. A dokąd ten wózek zmierza? Mieliśmy założony limit, już go w tym momencie nie zrealizowaliśmy, więc pozostaje nam walczyć, aby tych punktów zrobić jak najwięcej w tych dwóch najbliższych spotkaniach w lutym. Największym problemem jesteśmy dla siebie my sami i popełniamy za dużo głupich błędów. Nasza trudna sytuacja na pewno bierze się w tabeli, bierze się z tego, że bardzo dużo młodych graczy u nas gra. Oni dzisiaj pokazali charakter, walczyli do samego końca. No niestety nie ma wsparcia tych, na których najbardziej liczymy. Zagłębie przegrało w Gdańsku 28-33. Kolejny mecz Miedziowi rozegrają w Piotrkowie Trybunalskim. Zbiórka, pakowanie, odjazd i podróż. Czasem krótka, czasem długa. W tym tygodniu zajęliśmy miejsce w autokarach Piotrkowianina i Zagłębia. Oba zespoły pokonały setki kilometrów, by zagrać w Szczecinie i Gdańsku. Jakby mniej cieszyłem się na każdą taką dłuższą podróż, a teraz powiem szczerze, że im dłużej czasu mam spędzić w autobusie, tym więcej stwarza mi to później problemów, tym bardziej się niecierpliwie, kiedy dojadę. Najlepsze w mieście. Do autobusu zawsze potrzebna jest poduszka i słuchawki, bo coś trzeba robić, jakoś ten czas zająć. Wystarczą 2 siedzenia, żeby było oczywiście trochę miejsca, słuchawki, telefon i zasięg internetu, żeby mógł sobie posłuchać muzyki. W ostatniej kolejce ponad 500 kilometrów w drodze na mecz pokonały także Gwardia Opole i Chrobry Głogów. MMTS podróżował nieco krócej. Kwidzyn i Legionowo dzieli 360 kilometrów. Vive miało największy komfort. Trasa Mielec-Kielce to raptem 100 kilometrów.
przyzwyczaiłem się do tych dłuższych podróży w SMS-ie Gdańsk, gdzie graliśmy już w pierwszej lidze i też wyjazdy były czasem nawet do Świdnicy, gdzie no, jedzie się praktycznie pół dnia. Staramy się nie spać, bo wiadomo, przed meczem to jest niewskazane. Gramy w karty, słuchamy muzyki, także nie nudzimy się. Im dłuższa podróż, tym bardziej człowiek jest zmęczony. Chyba każdy z nas podróżuje i wie jak to wygląda, a jeszcze później wejść na parkiet i zagrać na 100% może być ciężko. Na pewno jest to gdzieś odczuwalne, szczególnie jak się jedzie właśnie na taką podróż daleką do Gdańska, gdzie jedziemy 7-8 godzin i jak się wychodzi z autokaru, to na pewno nie jest to łatwe, ale później jest czas na kolację, do łóżka, następnego dnia jakiś poranny spacer i wszystko jest jak najlepszym porządku. Nie ma sportu bez rekordów. W kategorii podróż wysoko plasowałyby się doświadczenia trenera Zbigniewa Markuszewskiego. Z Gdańska do Przemyśla chyba dłuższej nie było. Wtedy szukało się miejsca w pociągu, wtedy jechaliśmy pociągiem w zimę i dopiero potem gdzieś tam autokarem dojeżdżaliśmy na miejsce, natomiast autokarem taka dłuższa podróż to była z Kwidzynem na Puchar Europy do Rumunii, gdzie no każdy szukał tego miejsca na podłodze, żeby chociaż na chwilę się przespać, odpocząć. Na koniec najważniejsze, czyli wynik. Zdajemy sobie sprawę z tego, że powrót z długiej trasy jest łatwiejszy po wygranym meczu. Po zwycięstwie no to jest wesoło, gdzieś może jak trener pozwoli, to po piwku jednym można wypić i inaczej wtedy to wygląda. No teraz niestety będziemy wracać w grobowej atmosferze. W ostatniej kolejce Piotrkowianin i Zagłębie nie zdobyły punktów. W następnej spotkają się w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrkowianin wraca do domu, Miedziowych czeka kolejny wyjazd. My musimy łapać punkty, mamy większość meczy teraz na wyjeździe. Musimy szukać w każdym meczu punktów i dawać z siebie maksa. Życzymy zatem szerokiej drogi. W poprzedniej kolejce Mateusz Seroka jako pierwszy zawodnik w tym sezonie zdobył setną bramkę w Superlidze. Nawet nie wiedziałem od razu po meczu, że to była setna bramka, dopiero po dwóch dniach się dowiedziałem z Facebooka, że to akurat była setna. Teraz jego MMT z Kwidzyny przyjechał do Legionowa, gdzie gra na co dzień drugi strzelec ligi Witalij Titow. Przed tą kolejką Białorusin miał na koncie 97 bramek. Arena Legionowo czekała na pojedynek snajperów. No, mam nadzieję, że Witek dzisiaj będzie w dobrej dyspozycji, a co do Mateusza, no to miejmy nadzieję, że nie. Wkrótce okazało się, że to Seroka zdobył pierwszą bramkę meczu. Równie skuteczni byli jego koledzy z zespołu. MMTS po trafieniu Adriana Nogowskiego szybko wyszedł na prowadzenie 4-0. Dopiero wówczas trener Robert Lis wpuścił na plac gry Titowa, ale na pierwszą bramkę swojego asa musiał czekać aż do 11 minuty. KPR-owi niewiele to pomogło. Gospodarze mieli spore problemy z rozpędzoną ekipą trenera Patryka Rąbla, która po 105 bramce Seroki wygrała premierową odsłonę aż 10 bramkami. Od początku Kwidzyn narzucił swój styl gry. My chyba troszeczkę za nerwowo próbowaliśmy to odrobić. No i niestety zrobiło się z tego coraz więcej bramek, skończyło się na 10. Na pewno się nie poddamy w drugiej połowie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mecz jeszcze nie jest skończony, także trzeba się skupić na drugą połowę, bo tutaj taką przewagę można roztworzyć. Oczywiście będziemy próbowali grać tak jak w pierwszej połowie i utrzymać to prowadzenie. Tak też Kwidzynianie zrobili. Grali jak w pierwszej połowie i utrzymali prowadzenie. Obraz gry się nie zmienił, a pierwszoplanową rolę w drugich 30 minutach odegrała tablica świetlna, która szwankowała od początku meczu, by w końcu całkowicie odmówić posłuszeństwa. W Legionowie zatem powrót do przeszłości. Stoper i tablica z wynikiem na stoliku sędziów. Taki trochę czeski film, ale musieliśmy zachować koncentrację, grać swoje i udało się wygrać. Dokładnie 29-21. KPR RC w drugiej połowie ani przez moment nie był w stanie zagrozić MMTS-owi, który pewnie zmierzał po 3 punkty i swoje pierwsze w historii zwycięstwo w Legionowie. Atmosferę w ostatniej minucie podgrzał Tomasz Klinger, który za faul na Damianie Sulińskim zobaczył czerwoną i niebieską kartkę, co oznacza dla niego dodatkową dyskwalifikację. Nie zmąciło to jednak radości przyjezdnych. Zagraliśmy od początku twardo w obronie, pobiegliśmy kontry. Wiedzieliśmy, że oni mają za dużo ludzi do zmiany i to wykorzystaliśmy i akurat dobrze to poszło. No, cieszy mnie, że przez 60 minut w zasadzie ten mecz mieliśmy pod kontrolą, realizowaliśmy to, co sobie założyliśmy i gratuluję, bo na pewno po takim trochę falującym meczu w Zabrzu tutaj te nasze granie dzisiaj, myślę, przez 60 minut wyglądało solidnie.
Natomiast w ekipie z Legionowa słaba dyspozycja okazuje się mieć także podłoże pozasportowe. Jest sytuacja taka, że gramy razem, walczymy, mamy trudną sytuację w klubie, tylko wie o czym się chodzi, to wie, tylko nie wie, nie wie. Nie wiem jak się to skończy. Żeby zawodnicy grali na 100% w głowę, spokojnie, to muszę dostać to, co mają dostać, tak? Głowy nie pracują, głowy zostały nawet nie w szatni, a w pokojach, tam gdzie chłopaki mieszkają. No i ciężko jest grać, kiedy jest taka sytuacja, a nie inna. KPR RC przegrał 8 z 9 ostatnich meczów ligowych. W środę zawodnicy Roberta Lisa zagrają w Płocku z Orlenem Wisłą. Po wygranej z KPR RC Legionowo Chrobry przyjechał do Puław. Goście w starciu z Azotami nie byli faworytem, ale w pierwszym meczu w Głogowie spisali się bardzo dobrze i przegrali dopiero w końcówce jedną bramką. Czeka nas ciężka przeprawa. Wiemy, że Chrobry postawił nam się w pierwszym meczu i też dzisiaj przyjechał tutaj szukać swojej szansy. Na pewno będą grali mocno w obronie, bo zespół Chrobrego z tego słynie już od kilku lat. Wygraliśmy mecz u siebie z Legionowem. Nie mamy nic do stracenia. W pierwszej rundzie też to pokazaliśmy w meczu z Puławami. Mieliśmy szansę zremisować tam w końcówce, w ostatnich chyba 10 sekundach. Wszystko się rozegrało jak w prawdziwym horrorze. Trener Jarosław Cieślikowski wiedział, że o punkty będzie bardzo trudno. W wielu elementach trzeba się wznieść na wyżyny, żeby nawiązać walkę z tak dobrą drużyną jak Azoty Puławy. Goście wspinali się na wyżyny swoich możliwości przez 11 minut. Tyle trwała wyrównana walka i wtedy po raz ostatni w tym meczu na tablicy widniał remis 6-6. Później gospodarze zaczęli bezbłędnie realizować taktykę nakreśloną przez trenera Marcina Kurowskiego. Panowie, hej, w obronce jeszcze cały czas Łódzka i jedziemy kontry. Dawać! Hej! Twarda gra w defensywie i aż 8 bramek po kontratakach dały Puławianom prowadzenie do przerwy 18-10. Głogowianom szczególnie dawał się we znaki Czech Jan Sobol, który w pierwszej części spotkania zdobył 4 bramki. My nie rzuciliśmy bodaj żadnej bramki z kontry, Puławy rzuciły połowę bramek z kontrataku, które nas bramkami łatwiej, dlatego jest wynik jaki jest. Dobrze stoimy w obronie, ciągniemy z tego kontrataki, to łatwe bramki, Wadim pomaga w bramce i dlatego taki wynik. Początek drugiej połowy zwiastował, że w Puławach może dojść do pogromu. Gospodarze powiększyli swoją przewagę do 10 bramek. Taki stan utrzymywał się do 40 minuty. Później trener Kurowski zaczął rotować składem. Goście wzięli się za odrabianie strat, ale o wydarciu punktów nie mogło być mowy. Mecz zakończył się wynikiem 29-24 dla Azotów. W drugiej połowie staraliśmy się, żeby ten wynik wyglądał lepiej. No, widać 5 bramek. Nie jest to źle, no, to w dalszym ciągu to jest jednak przegrany mecz, ale już coś zaczęło się dziać. Nie wiem, czy Azoty sobie troszeczkę odpuściły, czy my postawiliśmy twardsze warunki. Musimy dążyć tylko do tego, żeby ta jakość gry była zachowana przez 60 minut, a nie tylko przez 40, bo przy jakimś równiejszym wyniku różnie jeszcze mogłoby się to skończyć, albo byśmy drżeli do samego końca o wynik. Naprawdę była super pierwsza połowa i Bogi bronił super, obrona była dobra. Duże bramki smo dali z kontry, polu kontry. I tak i na końcu drugiej połowy zaczęli smo dobrze, ne, mali smo plus 9-10, je bila ta różnica. A na końcu, ne, skończyło 5-6 bramki, tak da, okej, mali smo mecz pod kontrolą cel czas. Tak da je wynik okej za nas. Azoty umocniły się na drugim miejscu w grupie pomarańczowej. Chrobry jest czwarty w grupie granatowej. Oto komplet wyników 17 serii spotkań. W meczach za 3 punkty triumfowały ekipy z Płocka i Kwidzyna. W sobotę radośnie było w Szczecinie i Elblągu. Sandra Spa Pogoń wygrała trzeci, a Meble Wójcik drugi mecz w sezonie. Liderem grupy granatowej pozostaje Vive Tauron. Interesująco wygląda rywalizacja Wybrzeża i Chrobrego. Obie ekipy dzielą tylko 2 punkty. Na dole tabeli Meble tracą oczko do przedostatniej Pogoni. W grupie pomarańczowej tempo Wisły wytrzymują tylko Azoty. Górnik i Gwardia walczą o trzecie miejsce.
Przypominamy Państwu o możliwości wyboru gracza 17 serii. W tym tygodniu na nominację zasłużyli Rafał Przybylski, Bartosz Dudek i Michal Bruna. Głosować można na profilu facebookowym PGNiG Superligi. W 18 kolejce nasze kamery odwiedzą areny wszystkich spotkań, a transmitować będziemy mecze z Kielc i Kwidzyna. We wtorek Vive Tauron podejmie Sandre Spa Pogoń, a w niedzielę MMTS zmierzy się w arcyciekawym meczu z Azotami. W najbliższych dniach na naszych antenach zaprezentujemy także Ligę Mistrzów. We wtorek w formie magazynu, w środę w formie transmisji meczu Kiloni z Wesprem. W sobotę Orlen Wisła zmierzy się z Bering Bro Silkeborgiem, a w niedzielę Vive Tauron postara się zdobyć Celje. Przypominamy o transmitowanych meczach Superligi, a w poniedziałek zapraszamy na magazyn po 18 serii. Papa, o, o, a.